Ta wersja, do której powinniśmy dążyć, to jest ograniczenie światła niebieskiego mniej więcej od 22 do 4 nad ranem. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że nasz mózg potrzebuje ciemności, potrzebuje przygaszonych barw, potrzebuje tego po to, żeby wydzielać odpowiednią ilość hormonu snu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Edyto, ostatnio poruszyliśmy temat roli naszego wypoczynku w naszym życiu. Czy możesz zagłębić ten temat? Wspomniałyśmy o tym, że odpoczynek powinien być obowiązkiem. Często traktujemy odpoczynek jako luksus, jako nagrodę za niewiarygodnie intensywny czas, na przykład w pracy. Myślę, że to nie jest dobre podejście, bo jeżeli zależy nam na zdrowiu psychicznym, na zdrowiu też fizycznym, odpoczynek powinien być planie dnia, powinien być zawarty w naszym rytuale wieczornym i właśnie ten rytuał wieczorny, taki czas na podsumowanie dnia, zebranie sił jest bardzo, bardzo ważny dla tego, jak będziemy się czuć następnego dnia, ale też po prostu w naszym życiu. Powiedz mi, masz jakiś pomysł, jak zaplanować taki rytuał? Na pewno warto podejść do tego z dwóch stron. Jedna strona to jest taki rytuał codzienny. Lubię to tak nazywać, bo wydaje się, że to bardziej jest do zrealizowania. To znaczy rytuał codzienny mógłby trwać nawet 20 minut, może dłużej, jeżeli mamy na to czas i takie mamy możliwości. W tym rytuale wieczornym dążymy do tego, żeby zadbać o nasze otoczenie i zadbać też o to, co robimy w tym czasie. Otoczenie powinno być dla nas kojące, powinno sprzyjać właśnie regeneracji, powinno nie być takie przeciążające, jak zwykle jest. Prawda? Mówiłyśmy też ostatnio o przeciążeniu. Kiedy chcemy odpocząć, byłoby dobrze jak najwięcej usunąć tego przeciążenia, czyli na przykład odsuwamy ten telefon na bok, wyłączamy na przykład telewizję, jeżeli oglądamy, możemy właśnie zmienić natężenie światła, troszeczkę już dać sobie sygnał, hej, teraz już odpoczywamy, teraz już dajemy sobie trochę luzu i zbierzmy siły, bo jutro czeka nas kolejny dzień wyzwań. Więc taki krótki czas, prawda? To drugie podejście, to jest bardziej właśnie luksusowe, tak jak mówiłam, że wypoczynek może być luksusem, no to tutaj trochę jest. Planujemy sobie wtedy więcej czynności, które nas koją. Może to być jakaś dłuższa kąpiel, może to być na przykład słuchanie ulubionej muzyki, ale raczej takiej uspokajającej, może klasycznej, może dźwięków przyrody, może medytacja. Czyli w tym bardziej rozbudowanym rytuale wieczornym dzieje się więcej, ale też wpływamy na więcej obszarów naszego ciała i naszego umysłu, czyli powiedzmy, że właśnie na przykład notujemy swoje emocje, swoje przemyślenia, swoje jakieś wyzwania w dzienniku. Na przykład robimy sobie medytację, no to tutaj wpływamy zarówno na umysł, jak i na ciało. Może ćwiczymy jogę, znów różne mamy rzeczy, robimy kąpiel, relaks ciała, też ciepło, czytanie w odpowiednim świetle, to też wpływa na różne aspekty naszego życia. Czyli robimy albo naprawdę dużą robotę, jeżeli chodzi o odpoczynek, albo robimy troszeczkę mniej, ale jednak regularnie. Już mi się to podoba. Wróćmy może do tego obszaru światła. Tutaj zwróciłaś uwagę na nie scrollowanie telefonu. Ja sama też zauważyłam taką rzecz, że właśnie im szybciej odstawię telefon przed snem, tym łatwiej jest mi zasnąć. Też tutaj dochodzi ta kwestia efektu LED blue, który niesie właśnie wszystkie ekrany, prawda? Więc to światło niebieskie jest dla nas bardzo niebezpieczne i aktywizuje cały czas nasz mózg. Pewnie dlatego też ten temat jest coraz bardziej popularny i dosięga wiele obszarów. Zakładamy w ogóle, że przyszłe lata przyniosą nam dużo więcej obciążeń właśnie wzrokowych, dużo obciążeń takich, które negatywnie wpływają na zdrowie przede wszystkim psychiczne, choć nie tylko, bo również fizyczne. Widzimy też wpływ na fizyczność człowieka, na to, jakie hormony są wydzielane, właśnie chociażby w kontekście snu, o którym mówisz. Ta wersja, do której powinniśmy dążyć, to jest ograniczenie światła niebieskiego mniej więcej od 22 do 4 nad ranem. I nie mówimy tylko o ograniczaniu właśnie ekranów, bo to jest dla nas oczywiste i coraz częściej wiemy, że tak jest. Powoli jeszcze zaczynamy się tego uczyć, podchodzić do tego z mądrością i rzeczywiście się stosować,
ale to ograniczenie tego światła o tych barwach ma też znaczenie, nawet jak wstajemy w nocy, żeby pójść do łazienki, albo nie wiem, masz dziecko, więc wstajesz, żeby jakoś przewinąć to dziecko. Ze świeczką nie będziemy chodzić tak, po mieszkaniu. Ale na przykład możemy przygasić światło. Nie świecimy całego domu, nie świecimy też nawet w kontekście dzieci, warto wziąć pod uwagę, kiedy dziecko się budzi, no to lepiej zapalić tą malutką lampeczkę, która właśnie bardziej daje nam na przykład bursztynową barwę, a nie te jarzące, bardzo jasne lampy. Jeżeli idziesz do ubikacji znów, no to może nie świeci cały korytarz, tylko jeżeli jest taka opcja, to nawet jakaś lampka przy łóżku, która już daje poświatę, daje nam widoczność, ale nas nie rozbudza. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że nasz mózg potrzebuje ciemności, potrzebuje przygaszonych barw, potrzebuje tego po to, żeby wydzielać odpowiednią ilość hormonu snu. Zobacz, że bardzo często jest tak, że my przed snem, tuż przed snem scrollujemy telefon. To sprawia, że czas tego wartościowego snu oddala się w czasie i jest krótszy, bo za chwilę przecież wstajesz, powiedzmy. I dla nas może to być takie niezauważalne, ale realnie jest tak, że wpływa to na nastrój, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę zaburzenia nastroju, które są bardzo częste na jesień, kiedy tego naturalnego światła słonecznego mamy mniej. Dużo osób styka się z problemami właśnie z obniżeniem nastroju, z gorszym samopoczuciem. To ma znaczenie, prawda? Natomiast my i tak regularnie przecież sobie serwujemy za mało hormonu snu. Hormon snu jest bardzo ważny dla zdrowia odporności, dla zdrowia fizycznego, dlatego jak nasze hormony też płciowe się regulują, więc naprawdę warto o to zadbać, ponieważ tak naprawdę nasza też długość życia zależy od tego, czy wysypiamy się, a trochę sobie to uniemożliwiamy, ograniczając. Wspomniałaś o ciepłej barwie światła. Z takich ciekawostek, no właśnie zaprogramowałam sobie w naszej aplikacji Canlux Smart możliwość zmiany barwy światła na ciepłą. Robi mi się to automatycznie właśnie w godzinach wieczornych i jak gdyby już wtedy wprowadzam się w ten stan, powiedzmy... I już dostajesz informację, że czas już odpoczynku i gdzieś tam ten wieczór się zbliża i już przechodzę, powiedzmy, płynnie w ten okres relaksu. Ale zauważyłaś, że też jest tak, że jeżeli ten telefon wydziela taką barwę, to się mniej chce go przeglądać? Ja miałam takie odczucie wiele razy, że dokładnie. Już mi się nie chce. Tak. Mocno to męczyło, ale z drugiej strony jak się wchodzi już mocno w ten telefon, to może to trwać nawet do drugiej, trzeciej w nocy, że to tak się samo napędza i im bardziej siedzimy, tym mniej się ma ochoty w ogóle zasnąć. Więc... A to jest fajny sygnał z tym przygaszaniem. Jasne, prawda? I znacznie człowiek bardziej jest wypoczęty rano wstając, prawda? Skoro jesteśmy już przy relaksie, to myślę, że dobry moment, aby zrobić sobie przerwę. Zapraszam Was na następny odcinek.